Dobry wieczór Państwu. Zaczynamy serwis informacyjny. Jesteśmy na skraju bankructwa, mówią rolnicy, którzy protestowali w całym kraju. Prawo i Sprawiedliwość mówi sprawdzam, składa projekty ustaw z obietnicami Tuska. Kilkadziesiąt tysięcy rolników w kilkuset miejscach w całym kraju zaprotestowało. Rolnicy blokowali przede wszystkim węzły komunikacyjne i drogi międzymiastowe. Mówią, że to dopiero początek. Dzisiaj odbyły się protesty w całej Polsce i proszę zauważyć, że były znowuż pokojowe. Tak. Tylko że Michał Kołodziejczak nawiązał do pana Karola Macedońskiego. A ja, jak pan Kołodziejczak przeczyta dalej, to na pewno dojdzie do takiego cytatu, że rzeźnik nie boi się owiec. I w tej chwili uważam pana Donalda Tuska za takiego rzeźnika, który nie boi się owiec, bo my nadal jesteśmy bardzo łagodni i on nas wyżyna po prostu. Ale wśród tych owiec są owczarki kaukaskie, a one idą na niedźwiedzia. Pan Donald Tusk niech się zastanowi, czy nadal chce z nami walczyć, bo i owca musi być chroniona i u nas są tacy. Rolnicy czekają na spełnienie ich postulatów, inaczej nie odpuszczą. Dobrze to podsumowałam? Absolutnie. My jesteśmy za bardzo zaprawieni w boju. Zawsze mieliśmy pod górkę. Pani redaktor, rolnik musi się uczyć, studiować i pracować w polu. My musieliśmy wcześniej wstać, pomóc rodzicom w gospodarstwie, wykąpać się, iść do szkoły. Przyjść, dokończyć znowuż z rodziną jakąś pracę, odrobić lekcje i wieczorem iść spać. Nas nie można zmęczyć. Twardziele. Rolnicy przekonują, że są na skraju bankructwa. Domagają się rezygnacji z polityki Zielonego Ładu, wprowadzenia skutecznego embarga na produkty rolne z Ukrainy i dopłat. Między innymi protest odbył się na węźle komunikacyjnym w miejscowości Wickitki w województwie mazowieckim. Nie ma stabilnych cen w tym momencie. Nie wiemy, co mamy produkować, żeby jakieś pieniądze zarobić. Z miesiąca na miesiąc jest coraz gorzej, także porażka jest. Postulaty są jasne, o nich już dzisiaj mówiliśmy, mówiliśmy wielokrotnie na antenie naszej telewizji, no ale moje pytanie, co jeżeli na te postulaty rząd nie znajdzie odpowiedzi i nie przyjdzie z tymi konkretnymi rozwiązaniami? No i bardzo dużo gospodarstw chyba pobankrutuje. Tym bardziej, że jeżeli ktoś ma jakieś kredyty do spłacania, to go nie będzie na to stać po prostu. Co drugie gospodarstwo może być przejęte przez komornika i sprzedane za grosze. No, nie wiem, wedle mnie ten rząd ogólnie do tego doprowadzić chce, żeby nasz kraj ogólnie chyba sprzedać, tylko jeszcze nie wiadomo komu, czy Rosji, czy Ukrainie, czy może Niemcom. Bo nam się nic nie opłaca robić, lepiej jest pozamykać zakłady. Bo bardziej opłacalne jest sprzedać, zamknąć, bo to tylko jest Polska. Wjeżdża do nas niekontrolowany napływ zbóż płodów rolnych z Ukrainy. Podkreślam, że to w ogóle nie jest zdrowa żywność, gdyż środki ochrony roślin są już wycofane. U nas w Polsce te środki ochrony roślin są już bardzo dawno wycofane. Mamy pewne normy europejskie, a Unia Europejska nie reaguje na te towary, które płyną z Ukrainy, które nie muszą tych norm spełniać. I to jest bardzo przykre. Tu wymagana jest ta zdecydowana reakcja, której jeszcze po ponad miesiącu protestów ze strony rządu dzisiaj nie mamy. Olek, uciekasz, jedziesz tym traktorkiem, pomachasz jeszcze do nas? Olek, czyli najmłodszy uczestnik protestu rolniczego, tej blokady rolniczej dzisiaj w Wiskitkach z własnym ciągnikiem, jak na młodego rolnika przystało, a my oddajemy, szanowni państwo, głos do studia. Rolnicy protestowali także w miejscowości Zakręt, gdzie zablokowali wjazd do Warszawy. Domagają się między innymi embarga na produkty rolne z Rosji i Białorusi. Zapowiadają blokadę granicy z Białorusią. Ze mną jest pan Tomasz, który jest właścicielem gospodarstwa 5 hektarów. Wiemy, że sytuacja w pańskim gospodarstwie nie ma się najlepiej. Jak dokładnie to wygląda? Nie wygląda to najlepiej z tego względu, że codziennie
wjeżdża do Polski około 100 ton ogórka z Rosji przez Białoruś. Jest to dla nas dramatyczna sytuacja. Ruch przed świętami jest wzmożony. Być może więcej tych ogórków wjeżdża. Od listopada zeszłego roku do dnia wczorajszego wjechało do Polski 8 tysięcy ton ogórka i pomidora. Ale to jest zaskakujące, bo przecież 9 marca słyszeliśmy, że to była jedna z obietnic porozumienia z rolnikami, którego jeszcze nie zostało podpisane, ale miało być drogą do tego porozumienia. To znaczy, że ten import produktów z Rosji i z Białorusi zostanie wstrzymany. Jak to? To znaczy, że dalej ten wpływ produktów trwa? Tak, tak. A, szeroką rzeką płynie. W ręce widziałem, ma pan dokumenty. Rozmawialiśmy przed momentem o tym, że to są pisma, które kierujecie jako rolnicy do rządu. Jako stowarzyszenie kierujemy do ministrów rolnictwa, do pana Siekierskiego, do Kołodziejczaka w sprawie właśnie importu ogórków i pomidorów z Rosji, z Federacji Rosyjskiej. No dobrze, ale jeżeli ten dzisiejszy protest albo te pozostałe nie przyniosą rezultatu, nie uda się osiągnąć tych postulatów, o które apelujecie, co wówczas? Ruszymy na granicę. Będziemy zatrzymywali po prostu tiry. Jutro mija 100 dni rządów Donalda Tuska. Przed wyborami mówił on, że w trakcie pierwszych 100 dni swoich rządów zrealizuje 100 konkretów. Owe konkrety to między innymi podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych rocznie, zmniejszenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i wprowadzenie tak zwanego babciowego. Obietnice nie zostały zrealizowane. Główna partia opozycyjna, Prawo i Sprawiedliwość, mówi sprawdzam i składa projekty ustaw z propozycjami Tuska. Gdzie są zrealizowane konkrety? Gdzie jest zrealizowane 100 konkretów, które obiecywał Donald Tusk? Proszę państwa, to nie 100 konkretów, tylko 100 kłamstw. Oszukaliście wyborców, kiedy szliście do wyborów składając obietnice. Jesteście niewiarygodni. Wasza wiarygodność sięgnęła dna i puka od spodu. Ale my, proszę państwa, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złożył 8 sensownych propozycji w postaci projektów ustaw. Dlatego domagamy się, aby jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu z tego katalogu, z tego spisu zrealizowane zostały między innymi projekty dotyczące 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku, dziękuję babciowego, bardzo, a także dobrowolnego ZUS-u, a więc koalicji od 13 grudnia. Do dziękuję roboty. Dziękuję bardzo, panie pośle. Drodzy. Premier Donald Tusk zaproponował wczoraj wakacje od ZUS-u. Przedsiębiorcy będą mogli w jednym miesiącu roku nie zapłacić składek na ubezpieczenia społeczne. Zapłaci za nich państwo. Prawo i Sprawiedliwość podbija stawkę. Domaga się wprowadzenia całkowitej dobrowolności w płaceniu składek emerytalnych przez przedsiębiorców. Niejako od niechcenia rządzący rzucili na stół jednomiesięczne wakacje od składki ZUS-owskiej dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą. Nie takie były deklaracje wyborcze. Deklaracja wyborcza PSL-u, ale także innych ugrupowań tworzących tę większościową koalicję była taka, że wszystkie osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą miały prawo wyboru. Płacą składkę ZUS-owską, czy też jej nie płacą. Takiego projektu ustawy nie ma. My ten projekt składamy. To jest pełna dobrowolność. Osoby prowadzące działalność gospodarczą będą mogły wybrać, czy chcą płacić ZUS, czy też z tego płacenia rezygnują. Nikt nigdy formalnie w trzeciej drodze, zawierając koalicję, nie obiecywał nikomu dobrowolnego całkowicie ZUS-u. Dlatego, że to nie jest dobry pomysł, żeby można było wybierać sobie, czy się ten ZUS całkowicie płaci, czy też go się nie płaci, bo to jest trochę sprzeczne z ideą solidarności społecznej. Mało tego, Prawo i Sprawiedliwość bije się w piersi i składa projekt ustawy, który ma przywrócić mniejszą składkę zdrowotną dla przedsiębiorców.
Składamy projekt, aby przywrócić poprzedni sposób naliczania składki zdrowotnej. Wracamy do ryczałtowej składki zdrowotnej. Rolą odpowiedzialnych rządzących jest to, aby obserwować to, co dzieje się w przestrzeni społeczno-gospodarczej i reagować. Dzisiaj przedsiębiorcy oczekują właśnie takiego ruchu. Te rozwiązania, które wówczas były projektowane w 2020-2021 roku, bo tak długo trwało przygotowanie różnego rodzaju zmian podatkowych w ramach szeroko rozumianego Polskiego Ładu, były projektowane na inny czas. Nie wiedzieliśmy, jak długo będzie trwała pandemia, jakie będą potrzebne nakłady na służbę zdrowia. Nikt nie przewidywał również działań zbrojnych, wojennych na Ukrainie. Żadne wnioski o odwołanie ambasadorów do mnie nie wpłynęły, mówił na konferencji prezydent Andrzej Duda. Tym samym odniósł się do słów i działań ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Ostatnio rozpoczął on procedurę odwołania 50 ambasadorów. Nie zgadza się na to prezydent Andrzej Duda. Żaden wniosek w tej kwestii formalny do mnie jako prezydenta Rzeczypospolitej nie wpłynął. Konstytucja zawiera bardzo jasne rozwiązanie, nawiązujące zresztą do odpowiedniej konwencji międzynarodowej, do konwencji wiedeńskiej, że ambasadorów powołuje i odwołuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Oczywiście czyni to w konsultacji z prezesem Rady Ministrów i ministrem spraw zagranicznych, ale decyzja w tym zakresie, czyli dosłownie nominację podpisuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Żaden taki wniosek o odwołanie jakiejś większej liczby ambasadorów formalnie do mnie nie wpłynął. Uważam, że pochopne odwoływanie polskich ambasadorów, przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej, jakieś gremialne, absolutnie jest sprzeczne z interesami Rzeczypospolitej, nierozsądne i na pewno mogę z góry zapowiedzieć, że ja żadnej takiej pochopnej decyzji absolutnie nie podejmę. To wszystko w naszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę, a za chwilę program Codziennie Burza Macieja Kożuszka.